Takie tutaj, na tych kortach i nie tylko odbywały się te mecze tenisowe, turnieje tenisowe, także zapraszam do obejrzenia. Dzisiaj oficjalne otwarcie i oczywiście główne mecze będą odbywać się tutaj na korcie numer 1 imienia Mirosława Mikityńskiego, na korcie numer 2 również imienia Wojciecha Jankowskiego. Ja jeszcze tylko przypomnę o darmowych rzeczach, które tutaj mają. Bo wstęp na każdy mecz, czy to są eliminacje, czy to są mecze dnia, czy na finał, jest oczywiście darmowy. Także oczywiście możecie powiedzieć wszystkim po rodzinie, gdzieś tam po znajomych, że mogą przychodzić bezpłatnie. Absolutnie. Darmowe są także koncerty w ramach oczywiście Rock'n' Rackets Festival, imprezy towarzyszącej. Mamy darmowe lody dla dzieci i dla dorosłych. No i jeszcze rozdajemy kupony na darmowe piwko. Także jak ktoś ma ochotę, to jak najbardziej kupony do zrealizowania. Tam na Wynaliocie, tam jest strefa gastronomiczna El Jefe, czyli najlepsze taco w mieście. A gdyby wam zasmakowało, to możecie też skorzystać z lokalu na Dworcowej 2. To tak słowem wstępu, a teraz pozwólcie, że zaproszę pana Ryszarda Kowalczyka, prezesa klubu tenisowego Baltic, i panią Ewę Jankowską z Toyota, oczywiście Jankowscy Koszalin. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. I przy okazji zaproszę też wszystkich organizatorów tegorocznego turnieju, a także dzieci i młodzież z klubu tenisowego Bałtyk, którzy będą nam tutaj zawodnikom przede wszystkim pomagać w podawaniu piłek. Zapraszam serdecznie. A ja już oczywiście oddaję głos panu.